Witamy się dzisiaj w dniu szczególnym, upamiętniającym ten dzień sprzed 79 lat, w którym rozpoczęły się tragiczne i zmieniające losy Polski i świata wydarzenia. Jesteśmy tu po to, aby oddać pewien dług. Dług wobec tych, którzy od 1 września 1939 roku walczyli w Polsce oraz na wszystkich frontach Europy i świata. Kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz, Polskę. Kiedy rzucą przed siebie grom, kiedy runą żelaznym wojskiem i pod drzwiami staną i nocą, kolbami w drzwi załomocą. Ty, ze snu podnosząc skroń, stań u drzwi, bagnet na broń, trzeba krwi. Są w ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli, ale krwi nie odmówi nikt. Wysączymy ją z piersi i z pieśni. Cóż, że nieraz smakował gorzko na tej ziemi więzienny chleb, za tę dłoń podniesioną nad Polską kula w łeb. Ogniomistrzuj serc i słów, poeto, nie w pieśni troska. Dzisiaj wiersz to strzelecki rów, okrzyk i rozkaz, bagnet na broń, bagnet na broń. A gdyby umierać przyszło, przypomnimy, co rzekł Kambron i powiemy to samo nad Wisłą. Panie prezydencie, czy Polacy dobrze odrobili lekcję historii? Mam nadzieję, że odrabiam ją cały czas, między innymi uczestnicząc w takich uroczystościach jak ta dzisiejsza. Bardzo też pięknym akcentem i elementem rozpoczęcia roku szkolnego w tomaszowskich szkołach była minuta ciszy dla tych, którzy oddali swoje życie dla ojczyzny, czyli przelali swoją krew, czyli coś najwięcej, co można komuś dać. 7 września, 79 lat temu, wtedy to rozgrywały się te makabryczne chwile na ulicach Tomaszowa Mazowieckiego. Wtedy też zginął pułkownik Stanisław Chojnowski, bardzo zacna postać w walce z okupantem hitlerowskim. Tu nieopodal stąd, przy ulicy Warszawskiej, został zastrzelony. Tutaj spoczywa wielu żołnierzy na tomaszowskiej ziemi, którzy nie wybierali sobie tej ziemi, żeby spocząć. Tutaj po prostu tak Bóg chciał, tak los chciał, że w tym miejscu stracili swoje życie, oddając je za ojczyznę. Ale tutaj też pamiętajmy o tym, że są mogiły nieznanych żołnierzy i warto czasami, szczególnie właśnie w intencji tych nieznanych, o których nikt nie wie, gdzie spoczywają ich szczątki, westchnąć nad ich mogiłami w ciszy i pokorze. Związankę składa Związek Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej. Nigdy więcej wojny. Takie jest główne przesłanie i trzeba zrobić wszystko, żeby tych ofiar, które wtedy we wrześniu i później po prostu poniosło polskie społeczeństwo, polscy żołnierze, którzy stracili życie, żeby nigdy więcej nie było. Na tym polega między innymi polityka. Co prawda nie zależy to tylko od nas samych, tylko od również tych sąsiadów naszych, ale no, wojna jest czymś okropnym. Poza tym wiele milionów istnień ludzkich, które zostało straconych. My mówimy fragmentarycznie, odnosimy się do pewnych wydarzeń, ale ofiary były po stronie zarówno agresora, jak i okupanta, jak i tych, którzy byli okupowani. Także no, uważam, że życie ludzkie jest najcenniejsze i powinniśmy je chronić różnymi sposobami, a szczególnie jest to duże pole dla polityków. A takie rocznice celebrować, prawda?
Oczywiście, bo to jest moment, kiedy mimo wszystko o tym myślimy i mimo wszystko nasze myśli wracają do tamtych wydarzeń. Poza tym wspominamy, no jest przedstawiony jakiś rys historyczny tych wydarzeń, kto brał udział, czyli jest nawiązanie do tamtego. Czy młode pokolenie wyciągnie z tego wnioski? Myślę, że tak, bo udział w takich uroczystościach też i z czegoś uczy. Poza tym w szkole edukacja no też jest prowadzona. Także myślę, że a dzisiejszy udział w tej uroczystości tak dużej grona młodzieży no też świadczy o tym, że mimo że 1 września, mimo że godziny popołudniowe, to ta młodzież, ten duch patriotyczny w tej młodzieży, no i w mieszkańcach jest. Pani Barbaro, dla kogo to święto dzisiejsze? Dla kogo to święto? No myślę, że zarówno jest to uczczenie tych, którzy polegli, jak i tych, którzy tutaj przyszli. Mieszkańców całego Tomaszowa, prawda? No nie tylko mieszkańców Tomaszowa, bo ja uważam, że wśród tej młodzieży to jest dużo mieszkańców z powiatu tomaszowskiego. Może samych mieszkańców Tomaszowa to, no tutaj może nie wiem, czy było aż tak wielu, ale wśród... No właśnie, stąd moje pytanie, pani Barbaro. Dlaczego tak ważna rocznica? To nie są jakieś zielone świątki, czyż ważne zresztą, czy święto górnika. Dlaczego nie ma nagłośnienia w Tomaszowie, że odbywa się taka rocznica? Znaczy myślę, że nagłośnienie to jest... Nie było informacji dla tomaszowian. Trudno jest mi się odnieść do tego, co zostało przekazane. Wiem, że były zaproszenia i wiemy, myślę, że tutaj każdy wie, że ta rocznica jest. No, choć... Ale tu nie chodzi o zaproszenia, prawda? To jest tak ważna rocznica dla wszystkich Polaków, jak podkreślała pani. Pięknie zresztą. W pełni się z panią zgadzam. Ale proszę zauważyć, że wszystkie uroczystości rocznicowe, które odbywają się z różnych tych okazji, no gromadzą jednak mało mieszkańców. To są osoby najczęściej zaangażowane politycznie, społecznie, które tutaj składają kwiaty i młodzież. I to jest w jakiś sposób upamiętnienie tego wydarzenia. Czy to jest impreza sama tylko dla siebie? Czy jednak gdyby ta informacja przypłynęła do miasta, pojawiła się w mediach, czy pani nie uważa, żeby uczestniczyli w niej również mieszkańcy naszego miasta? Ja dalej mówię, że znaczy może być różny odbiór, bo zależy kto co słucha, ale może powinniśmy bardziej popracować nad sposobem komunikacji. Co do tego, to zawsze z tym były kłopoty i powinniśmy dążyć do doskonałości. Do większej promocji. Wiązankę składa Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Tomaszowskim na czele z przewodniczącym panem pułkownikiem Józefem Suchodolskim. Wiązankę składa Związek Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej. Wiązankę składa Delegacja Władz Powiatu Tomaszowskiego, Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Majchrowski, Wicestarosta Dariusz Kowalczyk, Członkowie Zarządu Barbara Robak, Bartłomiej Matysiak oraz Sekretarz Powiatu Jerzy Kowalczyk.
Wiązankę składa delegacja władz miasta Tomaszowa Mazowieckiego na czele z przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Kuchtą i prezydentem miasta Marcinem Witko. Wiązankę składają przedstawiciele służb mundurowych, dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, komendant powiatowy Policji, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, komendant Straży Miejskiej. Delegacja na czele zastępcą dowódcy 7. Batalionu Kawalerii Powietrznej majorem Grzegorzem Praskotą. Jest to wyjątkowa rocznica, 79. rocznica napaści Niemców i Sowietów na Polskę. Jest to, można powiedzieć, też w jakiś sposób rocznica kolejnego rozbioru Polski, przynajmniej przez okres kilku lat. To jest dramat młodej ojczyzny, która po 123 latach odzyskała niepodległość i po już 20 latach po raz kolejny musiała się zmierzyć z dwoma zaborcami. Niestety Polacy przegrali, ale to męstwo narodu polskiego, zarówno dorosłych, dzieci, młodzieży, kobiet i mężczyzn, jest czymś wyjątkowym. Myślę, że gdyby ta wolna, niepodległa Polska trwała jeszcze chociażby kilka lat, takiej sytuacji by nie było. No, z przykrością trzeba stwierdzić, że zostaliśmy sami w obliczu napaści tych wrogów na Polskę. I jestem przekonany, że to dzisiejsze wydarzenie jest jak najbardziej czymś wskazanym, co powinno być powtarzane przy okazji innych podobnych uroczystości. Tak, żeby Polacy, tak żeby polska młodzież, tomaszowska młodzież wyciągała wnioski z historii. Jak najwięcej informacji o tych wydarzeniach, tak żebyśmy już nie popełnili w przyszłości takich błędów, które być może doprowadzą do podobnej sytuacji. To w takim razie przy tak ważnej rocznicy jak dzisiaj, do kogo jest przekaz takich świąt? Dla kogo są takie organizowane takie uroczystości? Przede wszystkim te uroczystości są kierowane do młodzieży. I to, co tutaj dzisiaj widzieliśmy, te reprezentacje z poszczególnych szkół, myślę, że wszystkich szkół, które funkcjonują na terenie naszego miasta, jest czymś właśnie wyjątkowym, czymś ważnym. Ja marzyłbym sobie, żeby jeszcze większa ilość młodzieży mogła wziąć udział właśnie w takich uroczystościach, nie tylko delegacje z poszczególnych szkół, ale być może, żeby to zrobić w takiej formie, gdzie uczniowie są rzeczywiście obecni z wszystkich szkół, może na jakimś placu dodatkowe wydarzenie właśnie upamiętniające, dodatkowe jakieś uroczystości, które spowodowałyby, że do młodzieży dotarłaby ta informacja o tym, co się tak naprawdę wydarzyło wiele lat temu i jaka była postawa ich rówieśników w tamtym czasie. Żeby rzeczywiście mogli się formować i ta formacja została już na całe dorosłe życie. A może gdyby był lepszy przekaz do mediów, informacja dla mieszkańców Tomaszowa, więcej by uczestniczyło w takich uroczystościach mieszkańców wraz z młodzieżą i dziećmi? Oczywiście, to trzeba poprawić i sądzę, że taką informację trzeba powtarzać częściej i dużo wcześniej.
używając wszelkich możliwych, że tak powiem, mediów, które dotrą do poszczególnych grup społecznych. Kto powinien dotrzeć? Kto odpowiedzialny jest za informacje albo za brak informacji? Ja myślę, że taki przekaz powinien wypłynąć nie tylko od władz samorządowych, bo rozumiem, że tak to wygląda, ale od różnych organizacji, które mienią się jako patriotyczne. Organizacje, które na co dzień podkreślają swoje wartości patriotyczne. One też powinny brać udział w tym, żeby poinformować wszystkich swoich członków i znajomych, tych, z którymi współpracują, że takie właśnie wydarzenie ma miejsce tutaj na tym cmentarzu wojennym. Ale chyba głównie instytucja, która odpowiedzialna jest za zorganizowanie takiego święta, prawda, czyli Wydział Promocji Starostwa Powiatowego. Nie, oczywiście. Ja sądzę, że taka informacja powinna być wcześniej przygotowana. Ten kalendarz w ogóle wydarzeń powinien być ułożony z pewnym wyprzedzeniem, prawda? I informacja przekazywana też z pewnym wyprzedzeniem. Żeby to nie było tak, że tylko ta uroczystość się odbyła, w zasadzie te same twarze pojawiające się, prawda, co roku o tej porze. No, w przypadku młodzieży jest to inaczej, bo jest to rotacja, poza tym młodzież też czasami jest ciekawa zobaczyć takie wydarzenie, ale myślę, że nad tym trzeba po prostu popracować na przyszłość. Bardzo dobrze pan podsumował. Te same twarze, te same organizacje, nikt więcej. Jest tak, powinien być tak potężny przekaz takiej rocznicy, prawda? Tak, to trzeba pamiętać, że z historii trzeba wyciągać wnioski, a jeśli się tej historii nie zna, to popełnia się błędy wielokroć, a to w przypadku naszego kraju, tak jak w przypadku też innych państw, wiemy, jak się może po prostu skończyć. To nie jest tak, że wszystko dzisiaj jest ułożone geopolitycznie raz na zawsze. O tą wolność trzeba po prostu walczyć każdego dnia, ale żeby walczyć, no to trzeba mieć świadomość historyczną. A żeby mieć świadomość, to trzeba uczestniczyć właśnie w takich uroczystościach. A żeby uczestniczyć, musi być przekaz do społeczeństwa. Chronimy pokój, który mamy. Nie dano nam go na zawsze. Tak, dokładnie się tutaj z panią redaktor zgadzam. Ja myślę, że nawet to pytanie, z którym jakby tutaj pani wyszła, i dla mnie jest też, można powiedzieć, taką nauką i w jaki sposób zobowiązuje mnie do większej aktywności, jeżeli chodzi o przekaz związany, no, z tymi dzisiejszymi uroczystościami.